Dawid Narożny i jego żona stali się bohaterami głośnego skandalu. Co chwila pojawiają się nowe doniesienia w sprawie konfliktów pięknych i młodych. Jak się okazuje, muzyk podjął trudną decyzję. Zemści się za wyrzucenie z zespołu. Dawid Narożny, według oświadczenia żony Magdaleny, miał zostać usunięty z zespołu Piękni i Młodzi. Występy to jedyne źródło utrzymania dla pary, dlatego wydalenie sprawiłoby, że celebryta stałby się bezrobotny. Co ciekawe, sam zainteresowany nie potwierdza słów żony. Postanowił jednak podjąć bardzo radykalne kroki. Dawid Narożny podjął trudną decyzję. Dziennikarze Pudelka postanowili ustalić, jak w końcu jest z Pięknymi i Młodymi. Sprzeczne informacje o faktycznym stanie sprawiły, że postanowili skontaktować się z Oskarem Kamińskim, pełnomocnikiem męża Magdaleny Narożnej. Jego wypowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości. Mój klient nadal jest członkiem zespołu Piękni i Młodzi i w związku z tym zamierza wypełniać swoje zobowiązania wobec publiczności, koncertując zgodnie z harmonogramem. Treści publikowane przez panią Magdę Narożną są kłamliwe i nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w prawie. W związku z tym będziemy zmuszeni wnieść pozew o ochronę dóbr osobistych mojego klienta, stwierdził. Dawid Narożny zemści się na żonie? Wygląda na to, że stosunki między małżonkami nie są najlepsze, a Dawid Narożny nie zamierza odpuszczać swojej ukochanej. Z zemsty za oświadczenie o fikcyjnym wydaleniu z zespołu postanowił skierować sprawę do sądu. Konflikt zdaje się przybierać na sile, a fani z niepokojem śledzą nowe doniesienia. Dzisiaj grzeje, jeden. Wystawiła swoje dziecko na balkon na mróz. Twierdzi, że o nim zapomniała, tragiczne skutki 2. Jaruś z chłopaków do wzięcia się załamał. Ostry film dla dorosłych z jego udziałem trafił do sieci. Warto przypomnieć początek całej sprawy, czyli informacje o bójce między członkami Pięknych i Młodych po występie na imprezie sylwestrowej. Od tamtej pory małżonkowie przedstawiają sprzeczne wersje wydarzeń dotyczących późniejszych wydarzeń. Jak na razie nie wiadomo, jak skończy się cała historia, ale można mieć nadzieję, że Dawid Narożny porozumie się ze swoją żoną i wszystko wróci do normy. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Pudelek nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.